Cześć, wtorek, dzień 13, nie mam mleka, dlatego przygotuję domowe z pasty kokosowej. Woda już się gotuje, duża łyżka pasty. Do tego dodamy troszeczkę daktyli, potem dodamy płatki owsiane, a na koniec zblendujemy z białkiem ryżowym i truskawkami. Powstanie z tego taki koktajl. Daktyle trzeba chwileczkę pogotować, dlatego zaraz daję 3 daktyle. O, 4 będą. Chwileczkę musi się to pogotować. Zostawię to na małym ogniu na około 10-15 minut, żeby daktyle zmiękły. Inaczej będzie je ciężko zblendować, przynajmniej w moim blenderze. Tutaj gotuje się makaron gryczany, a na drugiej patelni najpierw podsmażymy cebulkę z czosnkiem i rozmarynem. Potem dodamy do tego kalmary i inne dodatki. Tam jest chyba pomidory, passata i coś jeszcze. Obiad gotowy, trwało to nie więcej niż 10 minut. To jest pierwsza porcja, zjem teraz, a tutaj jeszcze po południu mamy drugą już wymieszaną. Czas na kolację. Przy okazji pokażę Wam, co dostałem od Iwonki i Andrzeja z Papa Green. Poznaliśmy ich na ostatnim biofachu, mieli akurat stanowisko obok nas, mieliśmy się okazję lepiej poznać. Produkują ciekawe rzeczy, to jest moja ulubiona rzecz, Buriberi. Są to niesamowite takie cieniutkie plasterki z suszonych owoców. To jest dokładnie jabłko z czarną porzeczką, mój ulubiony smak. Tylko owoce wysuszone, takie cienkie plasterki, rewelacyjne w smaku. Od dzisiaj są już w sprzedaży w naszych sklepach. A przy okazji dostałem troszeczkę próbki chlebów. Też są suszone w niskiej temperaturze, z ziaren. Zaraz będę jeść hummus z którymś z tych chlebów. Do wyboru są trzy smaki: słonecznik, buraczek i jeszcze był jakiś chyba cukinia. Próbowałem kiedyś w dehydrylatorze robić taki chleb zmieniający życie, chyba się to nazywało. Bardzo podobnie smakuje.